Przechodzimy do kolejnego punktu. Drodzy Państwo, to jest punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii inwestycji pod nazwą przebudowa linii tramwajowej na odcinku ulica Mogilska, plac centralny z systemem sterowania w Krakowie. Jest to projekt uchwały Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, tak więc proszę bardzo pana Michała Franczyka o zreferowanie projektu uchwały. Projekt uchwały został przesłany wszystkim Państwu radnym. Pracowaliśmy nad nim na poprzednim posiedzeniu. Pierwsza rzecz jest taka, jest to fragment tylko całej inwestycji, bo otrzymaliśmy tylko inwestycję do zaopiniowania na terenie naszej dzielnicy, a cała inwestycja obejmuje od Ronda Mogilskiego do placu centralnego Krystiana Pawła. Stąd pojawił się w uchwale, jak Państwo widzą, w paragrafie drugim prośba o wniosek o konsultacje społeczne, tak? Aby Wydział Spraw Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Krakowa takie konsultacje przeprowadził, bo ta inwestycja dotyczy czterech dzielnic, a więc można powiedzieć, że również dotyczy w jakiś sposób mieszkańców całego Krakowa i wszyscy o tym projekcie powinni się dowiedzieć. Nasze zadanie to było odnieść się do projektu, który jest na terenie naszej dzielnicy. Zgłosiliśmy takie uwagi, opiniując ogólnie inwestycje pozytywnie, ale z takimi uwagami. Przy skrzyżowaniu z ulicą Markowskiego wnioskuje się o wybudowanie kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad trakcją tramwajową na rejon Jana Pawła II, na przykład na fundamencie byłego portu z możliwością dojazdu na kładkę dzięki wzniesieniom po obu stronach jezdni. I mają Państwo przed sobą załączniki, to jest na załącznikach zaznaczone. Druga uwaga to jest na wysokości skrzyżowania z ulicy Marii Dąbrowskiej i ulicy Wojczyka wnioskuje się usunięcie zatoczki na północnej i południowej części jezdni, to może być zaprojektowanie kołowo-wymiarowej drogi dla rowerów oraz chodnika na całej długości od wiaduktu Krajskiego do ulicy Marii Dąbrowskiej. Te zatoczki w tym momencie nie są używane, żadne autobusy, ani nocne, ani nie jeżdżą też na pałach, więc nie są potrzebne, a co więcej, jeżeli zostanie zatoczka po stronie północnej zlikwidowana, umożliwione zostanie wykonanie pełnej szerokości ścieżka rowerowa i chodnik, bo jest tam w pewnym momencie, gdzie jest ta zatoczka, jest zwężenie, więc można to przy okazji wykonywania tego remontu po prostu naprawić. Trzeci punkt to jest między ulicy Marii Dąbrowskiej a wyjazdem ze stacji Pali w Berku należy zmniejszyć pas ruchu do 3 metrów, bo w tym momencie jest tam tylko i wyłącznie chodnik, co umożliwi wykonanie i chodnika, i drogi rowerowej. Jest to istotne w tym kontekście, że północną stroną Jana Pawła II ścieżka rowerowa już od Ronda Mogilskiego na projekcie jest przewidziana na całej długości, a tutaj po prostu byłby mały fragment bez ścieżki rowerowej. No i zasadne jest, żeby to uwzględnić, a w projekcie tego nie ma. Wnioskuje się o wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości przystanków tramwajowych znajdujących się na wysokości ulicy Marii Dąbrowskiej i Mężyka. W tym momencie przystanki są od siebie oddalone. W tym projekcie są przesunięte bliżej ulicy Narciarskiej i są równolegle do siebie, a więc znajdują się dalej od Ronda Czerwińskiego, więc argument, który poprzednim razem poruszano, kiedy chcieliśmy to oświetlenie zainstalować, że jest to zbyt blisko skrzyżowania, jest nieaktualny. Jest również usunięta zawrotka na wysokości ulicy Narciarskiej, więc z drugiej strony też tak jakby nie ma skrzyżowania i wierzę, że nie będzie tym razem przeszkód, żeby to oświetlenie zrealizować, bo jest ono, to poprawi na pewno bezpieczeństwo dla mieszkańców, którzy chodzą do kościoła i po prostu poruszają się ze starych krzyżyn na drugiego punktu. Kolejny punkt to jest, wnioskuje się o zapewnienie kanału opodowego dla spółdzielni u zbiegu ulicy Wężyka z rejonu Jana Pawła w najniższym położeniu jezdni. To jest sprawa taka, że tam w tym miejscu po prostu jest obniżenie terenu na całej ulicy Jana Pawła i zalega, w jesieni są kałuży, woda, a w zimie błoto śniegowe i tak dalej, i tak dalej. Jest tam też spychane
można powiedzieć, w pewien sposób przez MPO i utrudnia, no zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom, a także zalewa okoliczne gminy. Kolejny punkt to jest na Rodzie Krzyżyńskim na skutku od strony południowej, to najlepiej zobaczyć sobie na załączniku. Wnioskuje się o wykonanie drogi dla rowerów wraz z chodnikiem oraz przejściem dla pieszych i przejściem dla rowerów. To jest po stronie ulicy Śliwkowej w kierunku Alei Pokoju. Tam mogę to chyba Wojciechulek powiedzieć, że będziemy w przyszłości remontować chodnik i mamy nadzieję zrobić razem ze ścieżką rowerową, więc będzie dojazd do parku, więc warto zaprojektować wyjazd z Ronda Krzyżyńskiego wraz ze ścieżką rowerową. Ostatni punkt dotyczy dostosowania bariery architektonicznej, jak i zapomnienia Ronda Krzyżyńskiego dla pojazdów czy dla wózków dla niepełnosprawnych. Chodzi tutaj o wykonanie najazdów takich z barierkami w kształcie takiej litery Z, żeby wózek nie mógł się swobodnie rozpędzić, ale żeby były barierki, mógł swobodnie niepełnosprawny poruszać się po prostu po rondzie. To wszystko. Dziękuję panie przewodniczący. Chcę bardzo serdecznie podziękować przewodniczącemu komisji, a także całej komisji zagospodarowania za ten projekt uchwały, który dotyczy, myślę, że ważnej dla nas wszystkich kwestii, jaką jest ta inwestycja. Ja tylko chcę podkreślić, że są tutaj te wnioski, o które my zabiegamy również już od dłuższego czasu, a więc sygnalizacja świetlna przy Wężyka, bardzo niebezpieczne miejsce. Może uda się rozwiązać problem właśnie bezpieczeństwa pieszych w tym terenie. No i kwestia tej kładki, o której mówił przewodniczący komisji. Jest to oczywiście jakaś ta melodia przyszłości w obliczu sytuacji finansowej miasta. No może postulat z dziedziny science fiction, ale niemniej uważam, że warto byłoby wskazać taki kierunek z tego względu, że ta kładka faktycznie połączy dwie części parku, z których korzystają rowerzyści. No i też ważny jest ten element dotyczący konsultacji. No to jest wniosek, tutaj nie warunkujemy uchwały koniecznością przeprowadzenia konsultacji, bo nie chcemy zatrzymywać jej realizacji, natomiast no, zwracamy uwagę poprzez ten zapis, że no, jednak warto byłoby ze względu na to, że jest to inwestycja ważna nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego Krakowa, określająca w perspektywie kilku lat, determinująca warunki komunikacyjne tej części miasta, żeby jednak mieszkańcy mieli również możliwość poznania szczegółów i wypowiedzenia się w tym zakresie. Jeszcze raz dziękuję Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Otwieram, drodzy państwo, dyskusję. Pan Witold Dekielski i potem kolejne zgłoszenia. Moją uwagę przykuł ten zapis dotyczący nowych fortów. Twierdza Kraków to był kiedyś zestaw fortyfikacji w Krakowie i no, to był zestaw, który w skali Europy jest ma unikalny. Ja dlatego chciałbym zaproponować wykreślenie tego, tej części, której piszemy, że na przykład na fundamencie byłego fortu. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, gdzie był ten fort, ale jeżeli jest ten fundament, to nie wiem, proponuję, żeby go po prostu zachować, tak? Bo... Ja go nie widzę w tej chwili. Ale być może w tej relacji, bo być może ma status zabytku. Może, no to może mieć status zabytku. Poza tym, tak jak powiedziałem, ja na przykład sam chodziłem do 52, tam był Jerzy Bruchal, który uczył nas geografii i było kółko, które też jeździło po fortach. I zapewniam was, są ludzie, którzy mają, dla których te forty są ważne i chociaż ten fundament może być niewidoczny albo i tak dalej, to jeżeli w ogóle mówimy, że on ma być częścią konstrukcji, no to znaczy, że jest on w jakimś takim zakresie, który no, może mieć także, że skoro może mieć wartość budowlaną, to może mieć też wartość historyczną. No i, chciałbym, żeby to zostało. Rozumiem, panie Witoldzie, rozumiem, składa pan poprawkę, żeby tak, usunąć ten zapis od momentu, na przykład na fundamencie byłego fortu. Rozumiem, wykreślamy. Tak, żeby od tego momentu to wykreślić, więcej ja bym pokusił się o to, żeby na przykład tutaj. Znaczy intencją było, napisać, z tego co się domyślam, intencją. Żeby realizując inwestycje zwrócić uwagę na pozostałość.
na właśnie pozostałości tychże fortów i żeby inwestycje strukturę. Rozumiem. Drodzy Państwo, no ja myślę, że jest to jak najbardziej zasadna poprawka pana Witolda. Myślę, że bardziej intencją było zapisu tego, żeby wskazać miejsce, ale faktycznie jest to zasadna poprawka. Pan Jerzy Woźniakiewicz się zgłaszał? Kilka kwestii do tego projektu. Ja się dziwię w ogóle, że ten projekt trafił do nas do konsultacji, bo jeszcze kilkanaście dni temu prezydent odpowiedział mi, że w zasadzie to on nie wie, że jak ten projekt wygląda, pytał o interpelację o jego kształt, twierdząc, że inwestycja jest projektowana w opcji pod klucz, no i rzeczywiście projektanci pracują nad rozwiązaniami, być może pochylą się nad różnymi postulatami, które zgłaszałem. A zgłaszałem dość istotne postulaty, to znaczy przede wszystkim skupiłem się na tym, aby temu ciągowi drogowemu na całej długości towarzyszyła droga dla rowerów, a nie ciąg pieszo-rowerowy, ponieważ ciągi pieszo-rowerowe są stosowane tam, gdzie natężenie ruchu tak pieszych, jak i rowerów pozwala na bezproblemową koegzystencję tych dwóch rodzajów ruchu i nie stwarza to zagrożenia. Tutaj kto jeździ, obojętnie jakimś środkiem komunikacji Jana Pawła albo miejską, to widzi na pewno, że ruch rowerowy jest tam bardzo silnie natężony, bo w zasadzie cała komunikacja rowerowa między Hutą a Śródmieściem prawie cała się tam tędy odbywa. Ruch pieszy też nie jest mały. No już nie mówiąc o ruchu samochodowym. Więc ważne, aby jednak te drogi dla rowerów były wydzielone i oddzielone od ciągów pieszych i to na całej długości. Pojawiał się argument, że nie jest to możliwe ze względu na szerokość pasa drogowego, a wyjście poza niego skutkowałoby koniecznością uzyskania decyzji lokalizacyjnej do tej inwestycji. Ale sam nie jestem specjalistą. Osoby, które znają się na tym i oglądały projekt, twierdzą, że zastosowanie innej technologii wykonania torowiska już jest proponowana, pozwoliłoby na zawężenie pasa zarezerwowanego pod torowisko, tak żeby mogły powstać wszystkie trzy ciągi, torowisko, dwa pasy jezdni w każdą stronę, tak jak jest w tej chwili, ale z chodnikiem i ścieżką rowerową. Dlatego myślę, że powinniśmy do tego dążyć i też wpisać taki postulat, czy taki wniosek do projektu. Zastanawiam się też, czy wobec tego braku i braku konsultacji społecznych nie zaopiniować negatywnie tego rozwiązania, wskazując nasze postulaty. Nie wiem, jaka była idea, niestety nie uczestniczyłem w posiedzeniu komisji, kiedy było to przyjmowane. Poddaję to jako wniosek pod dyskusję. Natomiast chciałbym, aby taki postulat o budowie dróg rowerowych na całym przebudowywanym ciągu kosztem przykład zawężenia pasa zarezerwowanego pod torowisko pojawił się. Czyli rozumiem, panie Jerzy, że zgłasza pan wniosek formalny, poprawkę do projektu uchwały, w którym byłoby, wnioskuje się o wprowadzenie trasy drogi rowerowej, rozważenie możliwości wprowadzenia na całej długości przebudowywanego ciągu. Znaczy, ja myślę, że możemy się o taki wniosek pokusić w uchwale, bo on nie wchodzi w kolizję z naszymi wnioskami, jest w jakimś stopniu uzupełnieniem, natomiast jest jak najbardziej zasadny. Chciałbym tak, do nas wystąpił Budimek z prośbą o wniosek, zaopiniowanie tego rozwiązania. No, na pewno z ich strony jest to jakiś tam gest dobry w stosunku do nas, biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe historie. Natomiast warto by było, żebyśmy zajęli takie stanowisko, bo ja uważam, że to jest ważna inwestycja. Szkoda byłoby wstrzymywać, tym bardziej, że sytuacja finansowa jest jaka jest, a ci, którzy szukają pieniędzy, jest ich bardzo wielu, no i też wiem, że patrzą na tą inwestycję, żeby może z niej zdjąć. Natomiast jak najbardziej uważam, że ta poprawka, którą Jerzy zgłosiła, więc żeby wprowadzić jako paragraf, to byłby paragraf wtedy trzeci, że wnioskuje się o rozważenie możliwości wprowadzenia trasy rowerowej na całej długości, no, byłaby zasadna. Dziękuję bardzo panie Jerzy. Pan Jerzy Ciepiela, proszę bardzo. Wnioskował, żeby po prostu mieścić ten projekcie jakieś, gdziekolwiek by się dało jakieś miejsca parkingowe. Niestety na tym trasie nie ma, brakuje. Akurat nie dotyczy tego odcinka przy Wilimolisie, który tam kilka lat temu rozważali na zarządzie, nawet o budowę parkingu. Niestety samochody tam stoją na lotnisku.
Czy nie można to uwzględnić w tym projekcie? No właśnie, to by też było. Nie tylko w tym, gdzie by było w przypadku, bo można było też, powiedzmy, w przypadku lotniczych. Czyli rozumiem, że czyli rozumiem, Panie Jerzy, że wniosek byłby taki, żeby wnioskuje się rozważenie możliwości budowy miejsc parkingowych na długości inwestycji, tak? W miarę możliwości. Okej, czyli taka poprawka by była. No, słuchajcie, no, jest to uchwała opiniująca, możemy wnioskować. Generalnie no, są to postulaty w interesie mieszkańców. Sądzę, rozumiem, taka poprawka by była, czyli mamy już drugą poprawkę. Pan Zbigniew Ulmaniec, potem pan Maciej Kotarba przygotowuje się do głosu. Panie Państwie, chciałbym prosić tutaj o wykreślenie czwartego podpunktu. Mam tutaj na myśli zawrotkę tutaj na wysokości ulicy Narciarskiej. Tak, to widzę? Raz, że jako kierowca, a dwa, no uważam, że nie jest to dobry pomysł z prostej przyczyny, że jadąc czy od Kerfura, czy od osiedla Dywizjonu 303, żeby zawrócić, trzeba jechać aż na samą estakadę, na główne skrzyżowanie, gdzie mamy aż troje świateł. Na chwilę obecną jest tam umożliwione zawracanie, natomiast w chwili, kiedy zamkniemy tą zawrotkę, na której naprawdę dużo samochodów zawraca, bo przejeżdżając na część tutaj do Ronda Krzyżyńskiego czy coś, spowodujemy zablokowanie tej estakady, tego skrzyżowania całkowicie. Mamy jedne światła, przecież... Panie Zbigniewie, ja powiem tak, myśmy na komisji... A mówiąc tutaj o sygnalizacji świetlnej, ja Państwu przypomnę, że bodajże już trzecią kadencję wnioskujemy o założenie tam świateł. Wszystko jest negatywnie. Wszystko jest negatywnie opiniowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji, argumentując, że nie tyle przystanek tam przeszkadza, czy natężenie ruchu, tylko oni podpierają się procentową ilością wypadków. Bo jest to droga... Drodzy Państwo, myśmy na Komisji Zagospodarowania rozmawialiśmy na ten temat, z tym, że musimy pamiętać o tym, że to ma być szybki tramwaj. Więc jeżeli szybki tramwaj, no to tych przeszkód, które musi pokonywać, które mogą zwalniać jego tempo, musi być jak najmniej. I stąd też w intencji, rozumiem, projektodawców była likwidacja tej zawrotki. Natomiast jeżeli jest taki... W projekcie budynek tej zawrotki już nie ma. Nie ma już tego. Powołanie się na to, że jej nie ma. To jest gra. Tak. Znaczy oni likwidują, dlatego też jeżeli ma być poprawka zgłoszona w tym zakresie, to musi być poprawka obejmująca zapis punktu czwartego, a więc wykreślający od w związku z usunięciem zawrotki, natomiast oprócz tego musi być postulat o to, że no, żeby przywrócenie zawrotki na wysokości ulicy Narciarskiej. Tak? Taka poprawka jest. Tak, skonstruowanie. Natomiast odpowiedź pana przewodniczącego odnośnie tego, że będzie szybki tramwaj. W Krakowie jest wiele przejazdów z tak zwaną warunkową sygnalizacją, gdzie dojeżdżający tramwaj oczywiście ma pierwszeństwo, załącza czujnikiem, jest czerwone światło zaświecane, tramwaj przejeżdża, auta są puszczane dalej. Nie musi być trzystopniowa sygnalizacja, tylko tak zwane zatrzymanie warunkowe. Dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienie. Rozumiem, poprawka została zgłoszona. To już jest trzecia i czwarta poprawka. Zaraz poddamy pod głosowanie. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji? Pan Maciej Kotarba, proszę bardzo. Rozumiem, że znany nam jest projekt, tak? Tak. Czy on przewiduje na każdym z przystanków wiaty przystankowe? On tylko przewiduje perony, natomiast nie widzimy, jakie rozwiązania będą w postaci, znaczy jakie będą zaprojektowane, czy tam wiaty, czy coś. Jest zapis, czy mają być perony, czyli jako przystanki. Natomiast jaka technologia, czy tam ma być wiata, czy bez wiaty, tego projekt nie obejmuje. To może warto, no bo pamiętam, że przed, no powiedzmy, nie wiem, 10 laty był remont taki drobny Ronda Krzyżyńskiego, gdzie przesuwano łącznie z przesunięciem torowiska i doprowadzono do sytuacji, że zresztą przy ulicy Wężyka również nie ma peronów. Również po remoncie, więc może nie wiem, czy możemy zaufać projektantom, czy lepiej im podsunąć pomysł, żeby przypadkiem nie zapomnieli o tym, żeby na każdym z przystanków... Czyli wiaty przystankowe zakryte, tak? Były, tak, pełne. Rozumiem, poprawka pana Macieja brzmi, żeby wnioskuje się o to, żeby na każdym przystanku były zakryte wiaty przystankowe, tak? Tak. To były usytuowane. Czyli to jest piąta poprawka? Okej. Dobrze. Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Proszę? Chciałbym zabrać głos. Proszę, tylko proszę bardzo. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Kraków Miasta Mogłowego, jak to wspomnę moje nazwisko. Przez stowarzyszenie? Kraków Miasta Mogłowego. Chciałbym Państwa radę poinformować. Jeszcze raz imię i nazwisko, bo żebyśmy wpisali w protokół. Jakub Stępak. Dziękuję. Chciałbym Państwa radę
poinformować, że niedawno była sesja Rady Dzielnicy Trzeciej, na której był opiniowany też ten projekt. Projekt został zaopiniowany negatywnie w związku z zarządzeniem prezydenta, które zostało w zasadzie pominięte w pomyśle w tym projekcie, ponieważ coś takiego jak katalog inwestycji miejskich do pełnych konsultacji społecznych. W tym katalogu jest m.in. opisane miejsca, na które powinny zostać przeprowadzone takie pełne konsultacje społeczne, to jest określone za uchwałą Rady Miasta, jak takie konsultacje powinny wyglądać. Takie konsultacje się nie odbyły. Pojawia się takie podejrzenie, że zarząd infrastruktury komunalnej nieładnie mówiąc, wysługuje się radami dzielnic po to, żeby nie przeprowadzając konsultacji społecznych, zrzucić na barki Rady Dzielnic te opinie o projekcie. Ten projekt w wielu miejscach jest błędny. My prowadzimy teraz intensywną wymianę korespondencji z GIT-em na temat tego projektu. Natomiast sugestia od nas dla Państwa raczej jest, żeby ten projekt jednak zaopiniować negatywnie, właśnie ze względu głównie na pominięcie konsultacji społecznych, co jest jakby pominięciem też zarządzania prezydenta, Dziękuję bardzo za głos. Niestety z tego względu, że nie jest Pan członkiem Rady, nie może Pan zgłosić formalnego wniosku o tym brzmieniu, o którym Pan mówi. Natomiast ja powiem tak, oczywiście my możemy negatywnie zaopiniować. Nie wiem, jak to się ostatecznie by zakończyło. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że po pierwsze w naszej uchwale jest wniosek o konsultację, aby ta inwestycja została przekonsultowana przez mieszkańców, a więc w pewien sposób ten postulat, o którym Pan mówi, my zwracamy na niego uwagę i wnioskujemy do władz miasta, żeby on został, żeby było uczynione zadość właśnie tym pewnym standardom, jakie dzisiaj charakteryzują również samorząd. Natomiast, drodzy Państwo, musimy pamiętać o jeszcze jednej istotnej rzeczy. My też jako radni dzielnic, ja rozumiem, że konieczne jest przeprowadzenie konsultacji wśród naszych mieszkańców, ale tak naprawdę przecież przedstawicielami mieszkańców też jesteśmy my. Jeżeli mamy zajmować stanowisko w wielu ważnych sprawach, a więc opiniować, to nie możemy się też zbranić od tej odpowiedzialności. Oczywiście wnioskujemy, jakby mi Pan pozwolił skończyć, dobrze? Oczywiście wnioskujemy o to, żeby te konsultacje zostały przeprowadzone. Natomiast też dobrze by było, żebyśmy zajęli stanowisko. I te wnioski, które tutaj zostały sformułowane, one myślę, że są rozsądne i faktycznie mogą poprawić ten projekt, który został przedstawiony nam do zaopiniowania. Natomiast może się okazać tak, że jeżeli będziemy blokować realizację tej inwestycji, to po prostu ona nie będzie zrealizowana. Ja bym się tego przede wszystkim obawiał. Natomiast tak jak mówię, wnioskujemy albo zrealizują bez żadnych naszych uwag. Lepiej jest wnieść konstruktywne uwagi, jakie my wnosimy, niż nie zająć stanowiska, jakim jest opinia negatywna. Ale to jeśli mówię. Pan Witold Degielski, ale będziemy, drodzy Państwo, już powoli zbliżać się do końca, bo mamy jeszcze wręczenie nagród i potem uroczystą część sesji. Jakie uwagi by Pan nam rekomendował, jeżeli chodzi? Powiedział Pan o błędach, że są i że ta korespondencja dotycząca tych błędów. Jakie to są błędy? Znaczy, powiedzmy, te najważniejsze są jakby już poza tą dzielnicą, natomiast to, co się tyczy dzielnicy. To, co się tyczy nas. To jest między innymi na wysokości skrzyżowania z Markowskiego jest projektowane przejście dla pieszych, które wchodzi w drogę drogową. Nie ma na przykład zaprojektowanego dojścia do chodnika, który jest wyżej niż drogę drogową. Nie ma też tam przejazdu drogowego. Ale dlatego jest propozycja płatki. Jak sam Pan Przewodniczący zauważył, płatka jest trochę z dziedziny science fiction. Natomiast jeżeli się projektuje przejście dla pieszych w poziomie jezdni, to nie można go projektować do nikogo w zasadzie. Są też to akurat jest uwzględnione w projekcie uchwały przejazdu na Krzyżyńskim. Jest też w pewnym momencie, jest na przykład błędna geometria drogi dla rowerów. Ona jest zbyt gwałtownie odginana od osi jezdni, co skutkuje niebezpiecznymi sytuacjami na skrzyżowaniach czy zjazdach z ulicy. Dziękuję bardzo. Czy możemy na przykład uwagi uwzględnić? To znaczy, myślę, że warto się nad tym pochylić, bo znając politykę naszych projektantów i realizację inwestycji, które były do tej pory wykonane na terenie całego miasta, to właśnie ruch rowerowy jest spychany na margines i co ktoś się interesuje, wie, że przy każdej inwestycji, mniejszej czy większej, błędy są po prostu karygodne, a niestety nie są one praktycznie naprawialne już po oddaniu do użytkowania. Ja bym jeszcze chciał krótko do tego, co Pan mówił wcześniej.
bo mówi o tym, że są Państwo przedstawicielami, oczywiście nie tylko kwestia jest taka, że jeżeli Państwo to opiniują pozytywnie, nawet z odwołaniem się do tego, żeby przeprowadzić te konsultacje, to trzeba się zastanowić, czy to nie jest już musztarda po obiedzie, bo tak naprawdę my często, korespondując z zarządem, natrafiamy na coś takiego, że no, Rada Dzielnicy powiedziała tak i tak i w zasadzie stanowiska Rady Dzielnicy są używane bardzo wybiórczo. Jeśli mogę panu przerwać, to w takim razie zdumy, tak, że jeżeli ma pan konstruktywne uwagi, to po prostu je wnieśmy i ja mogę je zgłosić jako radny i po prostu i proszę po prostu zdefiniować propozycję, którą ja formalnie zgłaszam jako uwaga do tej uchwały i to przegłosujmy i to jest dobre, tak? Ja się jak najbardziej zgadzam z panem przewodniczącym, że należy po prostu uwagi konstruktywne zgłosić w taki sposób, aby one były po prostu naszą propozycją Rady Dzielnicy, które wnosimy i jak najbardziej należy to realizować. Natomiast proszę niech pan zgłosi. Pan wnioskuje o przewidzenie przejścia dla rowerów, tak? Czyli Jerzy będzie tym przekaźnikiem, bo tutaj zna się na tych wszystkich kwestiach technicznych. Pan Jerzy Woźniakiewicz poprawki zgłosił. Okej, czyli wnioskuje się o uwzględnienie przejazdu dla rowerów na wysokości skrzyżowania z ulicą Malarskiego. To jest jedna rzecz. Przejściem dla pieszych do chodnika, tak? I poprawa geometrii dróg dla rowerów na całej długości przebudowanego. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Proponuję, żebyśmy się zbliżali do końca. Jakieś, proszę Pana, jeszcze tylko prośbę, aby Pan podał, jak się to stowarzyszenie nazywa? Kraków Miastem Rowerów. Ok, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, poddajemy pod głosowanie poprawki. W kolejności najpierw 3 Pana Jerzego Woźniakiewicza, czyli 2 zgłoszone od, przekazane Panu i 1 wcześniejsza. Mamy tutaj brzmienie tych poprawek? Pierwsza, wnioskuje się o budowę drogi... Drodzy Państwo, odczytamy poprawki. Wnioskuje się o budowę drogi rowerowej na całej długości inwestycji. Tak. Pierwsza poprawka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? 20 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Druga poprawka, Pani Alu? To jest tak. Poprawa geometrii dróg rowerowych. Czyli wnioskuje się o poprawę geometrii budowy. Na całym odcinku. Ok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Trzecia poprawka? Wnioskuje się o budowę przejścia dla pieszych do ulicy Markowskiego, tak? Przejazdu dla rowerów. Na wysokości ulicy Markowskiej. Tak. Przejazdu dla rowerów. Tam była druga część odnośnie przejścia. Ulicy Markowskiego. Dojście z przejścia dla pieszych do chodnika. Oraz dojścia z przejścia dla pieszych do chodnika. Przejścia dla pieszych do chodnika, tak. Okay. Dobrze, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dalej teraz poprawka Pana Jerzego Ciepieli. Panie Jerzy, jaka jest poprawka Pana Jerzego Ciepieli? Pan Ciepiela. Wnioskuję się o rozważenie możliwości budowy miejsc parkingowych na długości całej inwestycji. Jest ok? Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tej poprawki? Pani Aniu, 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Kolejna poprawka to są 2 poprawki Pana Przewodniczącego Komisji Praworządności, Pana Jerzego Zbigniewa Urmańca. Pierwsza poprawka dotyczyła usunięcia, wykreślenia tego zapisu, usunięcie zawrotki. Tak. No wiadomo, natomiast, żeby na to, że dalej idąca jest tamta poprawka, poddaję pod głosowanie najpierw tą poprawkę o przywrócenie zawrotki na wysokości narciarskiej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Bo generalnie te poprawki są równorzędne. Pan Michał głosuje, czy nie?
Pan Krzysiek? Jeszcze raz proszę ręce do góry do głosowania. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Dwie. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Wprowadziliśmy tą poprawkę i teraz jest poprawka wynikająca z niej, czyli chodzi o usunięcie z punktu 4 zapisu dotyczącego zawrotki. Czyli po prostu konsekwencja, że skoro wnioskujemy o usunięcie zawrotki, to tej zawrotki nie ma w punkcie 4. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Jedna. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna. Dobrze, drodzy Państwo, przyjęliśmy tą poprawkę i jeszcze była poprawka moja. Pana Macieja Kotarby w brzmieniu, proszę o przypomnienie. Wnioskuje się o montaż na każdym z przystanków zakrytych wiatr przystankowych, tak? To może to inaczej. Z ogrzewaniem. Może wnioskuje się o realizację wiatr przystankowych. O budowę zadaszonych wiatr przystankowych na każdym peronie. Na każdym peronie tramwajowym. Tak? Może być? Dobrze. To taka poprawka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Państwo głosujecie? Drodzy Państwo, różnice zdań będziemy sobie wyjaśniać w kuluarach. I to była poprawka ostatnia pana Macieja. A przepraszam bardzo, panie Witoldzie, jest pan zapisany faktycznie. Nie pominąłbym tego. I pana Witolda polegająca na wykreśleniu zapisu dotyczącego fortu. Czyli kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Witolda Jakiewskiego? Proszę o podniesienie ręki. Nie wiem, o co chodzi. O teraz wykreślamy ten fragment dotyczący fortu, oparcia kładki na forcie. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą poprawkę i teraz, drodzy Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z wszystkimi prowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę wraz z prowadzonymi poprawkami. Temat nam troszkę zajął, ale to pokazuje, jak ważna sprawa. Cieszę się i dziękuję jeszcze raz za wszystkim za zaangażowanie, szczególnie Komisji Zagospodarowania. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem konkursu od Wandy do Sędzimira. No myślę, że sprawa oczywista. Co roku obejmujemy patronatem. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę.